Spotkaliśmy się tutaj nie po to, żeby przekonować Pana Gawłowskiego, tylko opowiedzieć tą jego prawdę, o której mówi. Ja akurat wraz z mężem byliśmy członkami Platformy Obywatelskiej. Wstąpiliśmy do niej, jak jeszcze była ruchem obywatelskim. Stanisław Gawłowski był członkiem koła, którym był przewodniczącym był mój mąż. Pan Gawłowski został wiceprezydentem miasta Koszalina i zaczął się zajmować naszymi sprawami. Jakie sprawy się zajmował? No, w 1998 roku zawarliśmy umowę z miastem, dwie umowy z miastem. Umowy te podpisał dyrektor ZBM, ówczesny dyrektor ZBM Jerzy Biczyk. Jak się później okazało, wujek Aleksander Organiszczak, późniejszej doradcy Gawłowskiego. No i Gawłowski badał te umowy. W obydwu umowach było poświadczenie nieprawdy, więc najlepiej zniszczyć takich jak my. No i tak niszczył. Wyroki na podstawie fałszywych dokumentów. Jeszcze korzystaliśmy z prawnika, radcy prawnego Piotra. To był prywatny prawnik Gawłowskiego. I jego żona jest sędzią, no to łatwiej było wyroki uzyskiwać, prawda? No i tak jak Gawłowski mówił, bo już w 2004 roku stwierdził, że zniszczy nas całkowicie. Tak nas zniszczy. Mąż jest po trzech zawałach. Ja w tej chwili mam złośliwego raka mózgu. Jestem po operacji przed chemią. Jestem mieszkanką Koszalina, teraz bezdomna. Dzięki panu Gawłowskiemu. A gdzie pani mieszka jako bezdomna teraz? No raz tu, teraz mieszkamy w takiej, wynajęliśmy taką piwnicę, może to jest. Mnie i czekałem na swoją satysfakcję do 2017 roku, do końcówki. Różne opowiastki w Darłowie było słychać na temat Pawła Gawłowskiego. Niemniej jednak osobiście zwracałem na niego uwagę. I muszę powiedzieć, że przez jakieś 5-6 lat, kiedy pan Gawłowski już mocno był posadowiony w ministerstwie, widziałem bardzo często go w Darłówku z panem Krzysztofem B. To jest ten pan od kanapek, W towarzystwie pana Stanisława Gawłowskiego bardzo często pokazywał się pan Nitras, zwany przez niego Leniem, i również pokazywał się, może z mniejszą częstotliwością, pan Cezary Grabarczyk, minister infrastruktury. Dumnie spacerowali sobie po Darłówku i częstokroć bywało tak, że w odległości 5-10 metrów za nimi wędrował Krzysztof B. Kanapkowicz, tak, z reklamówką lub ze szmacianką, taką torbą. Wszyscy wiedzieli, co on tam niesie, i wyczekiwał odpowiedniej chwili, jak panowie gdzieś tam usiedli w zaciszu, no to im polewał łyskacze. I dzisiaj te opowiastki typu, że pan Krzysztof, tak, kanapka, że podstawiony z PiS-u, to mili państwo, jest to parodia, bo kontakty pana Gawłowskiego z tym panem bardzo mocno biegną wstecz. Wspólne inwestycje typu w Darłowie zakupione bynajmniej, typu zakład po bombkarnia tak zwana, tak, i wiele innych spraw. Pan był bardzo mocno posadowiony w Darłowie. Jako pierwszy, jeden z niewielu, został dopuszczony do konfitury w postaci plaży, gdzie postawił namioty gastronomiczne z wodą, z piwem i czepał tam pieniążki. Tak? Dla wszystkich innych było to nieosiągalne. Także zwykłemu śmiertelnikowi by się to na pewno nie udało. Następna sprawa, o której głośno jest w Darłowie, to, że pan na przykład w ścisłym centrum Darłowa na Starówce, tak, wykupił obieg, który następnie bardzo szybko rozebrał. W ciągu 8 miesięcy to trwało, postawił drugi obieg, dzisiaj ma tam sklep Pepko. A w marcu zaczęła się koło mnie zacieśniać pętla i sporo informacji otrzymałem, że zostanę usunięty, bo wola Platformy jest mnie usunąć. Wiedząc, że baronem tego tu ośrodka był Gawłowski,
Próbowałem do niego się dostać każdorazowo. Z prośbą o przyjęcie mnie zwracali się burmistrzowie małych miast tu okolicznych, a także starostowie. I w końcu, kiedy telefonów nie odbierał, raz jeden przedstawiłem się w połowie marca nazwiskiem Gawłowicz. Widocznie sekretarka mogła pomylić, czy też asystent, bo nazwisko zbieżne, i on ze mną rozmawiał krótko. Był posłem wtedy? Tak, był wtedy posłem. Miał akurat dyżur poselski. Z rozmów wywnioskowałem, że to nazywanie go jest obrażaniem, dlatego że on operował wyłącznie sloganami i jeszcze upajał się tym, co mówi. I zaznaczył mi, że idzie nowe, że jest wiele projektów i tak dalej. Ja wspomniałem o swoim doświadczeniu, on tego nie chciał słuchać i wkrótce zakończył rozmowę. Wówczas okazało się, że 1 kwietnia na Prima Aprilis przyszedł zmienić mnie niejaki Mariusz Schubert, który jest kolegą z Darłowa, posła właśnie Gawłowskiego. W Darłowie, burmistrz Darłowa, również jego kolega i znajomy, wystąpił o tereny w pasie technicznym, w którym są ściśle określone prawidła, co tam wolno robić, bo przecież 10 lat wcześniej, a później rok wcześniej kierowałem dużym urzędem morskim w Szczecinie. Więc dostał ten burmistrz teren w porcie i od Skarbu Państwa w pewnym sensie, bo od Urzędu Morskiego, i wystawił go na licytację. Oczywiście deweloperzy dostali warunek, że tam może być tylko niska zabudowa, i deweloper, który ten właśnie zbudował na działce kupionej przez siebie, zrobił tam wieżowiec 6-piętrowy z wysokim parterem, który w znacznym procencie zasłania latarnię morską. To w cywilizowanych krajach jest skandalem absolutnym. Nie tylko, że w pasie technicznym wybudowano ten, dla zysku ten wieżowiec, ale to, że zasłania latarnię morską, zasłania światło latarni morskiej. No i summa summarum, w dniu 10 lipca 2010 został odwołany pan Schubert przez panią minister. Dziwnym trafem dwa dni wcześniej odszedł na zwolnienie lekarskie. Problem mój i mojej rodziny dotyczył budowy linii energetycznej na nieruchomościach mojej i syna Tomasza, która została wybudowana w sposób przestępczy, która została poprzedzona nielegalnym wycięciem 1122 drzew na naszych nieruchomościach bez wypłaty odszkodowania. Pozostawili na naszych nieruchomościach odpad w postaci starego kabla, notabene nieusuniętego do dnia dzisiejszego, a więc inwestycja ta do dnia dzisiejszego nie została zakończona. I sprawa ta nie stanowiła przeszkody do tego, aby spółka nadzorowana przez rzeczonego Gawłowskiego starała się o dofinansowanie w wysokości około 11 milionów złotych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, którego prezesem Rady Nadzorczej, począwszy bodaj od 2008 roku, był rzeczony Gawłowski. W momencie, kiedy jest układ mafijny, to można wiele rzeczy nie zrozumieć z postępowania organów administracji publicznej, sądów, prokuratorów.